farmerzy i farmerki. Dziś gościmy w gospodarstwie pana Przemysława Kapki, który bardzo dużo wie na temat murarki ogrodowej. Bardzo pożyteczny owad, który, jak się okazuje, nie tylko jest wykorzystywany w sadownictwie do zapylania kwiatów, ale także w rolnictwie konwencjonalnym i także pojawia się taki wymóg obligatoryjny u rolników tych, którzy korzystają z integrowanej produkcji. Panie Przemysławie, proszę powiedzieć, czy murarka ogrodowa może się sprawdzić także w konwencjonalnych gospodarstwach w zapyleniu upraw? Oczywiście tak. Murarka ogrodowa jest to owad bardzo uniwersalny. Zapyla ponad 150 gatunków roślin, zarówno sadowniczych, jak i rolniczych, jak i dziko rosnących. Więc murarka występuje naturalnie w środowisku. Jest to nasz owad rodzimy, występujący w całej Europie i nie tylko. My pracujemy z murarką ogrodową i z murarką rogatą. To są dwie kuzynki, które wykorzystujemy również w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej, naszej firmy. Natomiast one się różnią swoim zachowaniem, jeśli chodzi o temperatury i klimat, w jakim pracują. Murarka rogata jest to owad troszkę większy, przypomina bardziej małe bąki i potrafi latać już od 8 stopni przy małej mrzawce, przy lekkim wietrze do 70 km na godzinę potrafi sobie radzić, czyli podobne warunki jak czmiel. Natomiast murarka ogrodowa jest troszkę mniejsza, lata od 12-14 stopni, więc zapyla w idealnych warunkach do zapylenia roślin sadowniczych, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, że roślina kwitnie, to nie znaczy, że jest w stanie być zapylona, ze względu na to, że pylniki muszą wypuścić pyłek, musi być odpowiednia temperatura, wilgotność, ale i znamie słupka musi być odpowiedniej lepkości po to, żeby ten pyłek przyjąć. Więc to zapylanie optymalne zaczyna się właśnie od tych 14-15 stopni i w tych temperaturach właśnie lata murarka ogrodowa. A proszę powiedzieć, bo coraz więcej gospodarstw zaprasza te murarki do swojego obejścia. Pojawiają się domki dla murarek. Czy to jest kapryśny owad? Tak? Czy powinniśmy o niego zadbać? Czy on jest taki samowystarczalny i radzi sobie swobodnie w gospodarstwie? To znaczy tak. Murarka jest zapraszana nie tylko do gospodarstw, ale i do ogródków działkowych. Często hobbystycznie hodujemy te owady w trzcinie najczęściej. Natomiast nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, to o czym wspomniałem na początku. Murarka ogrodowa występuje naturalnie w środowisku. I w tym środowisku naturalnie nie tworzy skupisk jako takich zazwyczaj, tylko rozprasza się w środowisku. Dzięki czemu pasożyty, które nawiedzają tą murarkę, mają bardzo utrudnioną możliwość dotarcia do każdego osobnika. Natomiast tworząc skupisko, jakim jest ulm, mini ulik czy nasze ule, jeżeli do takiego ula trafi jeden pasożyt, to on w ciągu 2-3 lat potrafi, jak stołówkę, jak talerz, po prostu spasożytować całą tą populację. W związku z czym ja zwracam uwagę na to, żeby jednak serwisować te ule na zasadzie takiej, że powinniśmy, jeżeli hodujemy ją w trzcinie, bo to jest najbardziej popularny materiał wśród działkowców czy sadowników, którzy gdzieś tam zaczynają tą swoją przygodę z murarką, to wtedy każdą tą trzcinkę powinniśmy rozerwać, zobaczyć, co jest w środku. Jeżeli mamy jakieś owady, jakieś larwy białe czy nie wiem, kokony, które są uszkodzone, powinniśmy się ich pozbyć i zostawić tylko te kokony, które są zdrowe. I wtedy będziemy mogli się cieszyć murarką, tą naszą populacją, długimi latami. W związku z tym ja zwracam na to uwagę, żeby jednak tą murarkę nie zostawiać sobie las pas, bo wtedy, jeżeli ten pasożyt się namnoży, to on gdzieś w tym środowisku, w najbliższym otoczeniu zostaje i później nawet wprowadzając nowe kokony, bo te na przykład już murarki nie będziemy, ona nam zaniknie ze względu na spasożytowanie, dużo szybciej, dużo łatwiej zostanie spasożytowane nowe pokolenie. A proszę mi powiedzieć, ul, domek własnej konstrukcji, czy jednak zakup czegoś profesjonalnego? Jak to by pan polecił? To zależy od tego, do czego potrzebujemy i co chcemy z nim zrobić. Jeśli mówimy o działkowcach, czyli osobach, które po prostu hobbystycznie chcą sobie prowadzić hodowlę murarki na małą skalę, ja doradzam jednak zrobienie własnoręcznie sobie uli, trzciny, żeby pociąć na te 15-25 cm zakończone kolankiem, zrobić z tego pęczki, co roku sobie rozerwać tą trzcinę i zadobyć nową. To będzie nas po prostu cieszyło, bo zajmowanie się murarką ogólnie jest bardzo przyjemną pracą. Murarka nie żądli, nie jest agresywna, małe dzieci mogą w bardzo bliskim otoczeniu przebywać, więc nie mamy stresu związanego z owadami, tak jak z pszczołą miodną, raczej nie podchodzimy do pszczoły miodnej, to jest owad stadny, który broni swojej przestrzeni. Murarka jest owadem samotnym, tak zwanym, czyli
każdego osobnika interesuje tylko jego własny otwór, jego pokolenie, jego jaja, więc nawet nie komunikują się między sobą, jeśli chodzi o dostępność pokarmu w otoczeniu, tak jak pszczoła miodna robi. Dlatego też jest świetnym zapylaczem, bo pszczoła miodna potrafi polecieć w jednym kierunku, często nad sadem, do rzepaku, który znajduje się do kilometra od. Natomiast pszczoła murarka będzie się rozpraszać bardzo równomiernie wokół ula. Do 300 metrów dalej nie odlatuje, jest to po prostu dla niej nieuzasadnione, żeby odlatywać dalej. Więc raczej zostaje w tym miejscu, gdzie się wygryzła w cudzysłowie w danym miejscu i odlatuje bardzo równomiernie. Dzięki czemu my wykorzystujemy to do optymalizacji zapylenia, tą informację. A w których uprawach takich towarowych będzie się dobrze czuła? Na pewno rzepak? Na pewno rzepak, to jest oczywiste. Chociaż powiem szczerze, z mojego doświadczenia do tej pory, które już jest 15-letnie, jeśli chodzi o hodowlę i murarkę ogrodową, rzepaki, ja tu raczej polecam współpracę z pszczelarzami. Pszczelarze często nawet bez żadnej opłaty dostarczają swoją pasiekę na pole. Bardzo często to się zdarza właśnie po to, że rzepak jest to uprawa, która ma bardzo dużo nektaru, bardzo dużej ilości miodu można pozyskać. Natomiast murarkę ogrodową wykorzystujemy głównie po to, żeby zwiększyć sobie plony i w uprawach, które tego wymagają. My skupiliśmy się na sadownictwie i naszymi głównymi klientami to jest jednak producenci borówki, czereśni, często jabłek. Jeżeli mówimy o jabłku, oczywiście deserowym najwyższej jakości, no bo przy jabłku, bułkach, jeżeli mamy wiosnę łagodną, nie mamy przymrozków, no to te plony możemy uzyskać bez wprowadzania zapylaczy dosyć wysokie, natomiast nie dosyć dobrej jakości, bo jeżeli mówimy o jakości, to powinniśmy jak najlepiej zapylić i przerzedzać. Czyli zostawić tylko te jabłka, które mają bardzo dużo nasion w środku, dzięki czemu przyjmują dużą ilością wapnia do siebie, dzięki czemu mogą się długo przechowywać w dobrych warunkach. Dlatego możemy spożywać jabłka przez cały okres, tak jakby były świeżo zerwane z drzewa. Tutaj my skupiliśmy się na uprawach typowo sadowniczych, natomiast w rolnictwie również możemy wykorzystywać murarkę, tak jak na przykład w uprawiach dyni, czy pomidora, czy ogórka, raczej w przestrzeni otwartej. Nasze doświadczenia dotychczasowe nie pozwalają nam stwierdzić, że murarka dobrze będzie się sprawować w przestrzeniach zamkniętych, czy w tunelach, czy w szklarniach. Natomiast malina. To jest też uprawa, do której często nasi klienci biorą, nawet do jesiennej, bo jesteśmy w stanie sterować wylęgiem murarki w zależności od tego, jakie warunki jej stworzymy w czasie zimowania. Więc nawet kilka dni temu, kilkanaście czy tam kilkadziesiąt uli pojechało do szklarni akurat, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, bo nie mamy tak dużego doświadczenia z tego typu uprawą, ale klient jest zadowolony głównie ze względu na to, że pobiera dosyć dużą ilość nektaru, który zostając w kwiecie jest pożywką do szarej pleśni, więc czym więcej tego nektaru pszczoły pobiorą z kwiatu, tym zawsze maliny. Tak, tym mamy zdrowsze maliny. Super. I opresków. Dziękuję serdecznie. Mnóstwo ciekawych informacji wie Pan o murarce, więc jeżeli chcielibyście się czegoś jeszcze dowiedzieć, piszcie w komentarzach. Ja sobie pozwolę te pytania w razie czego przekazać do Pana. Bardzo proszę. Także dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.